jest Staszka? Bardzo się cieszę. Trener Dudkiewicz, Łukasz Miller, Michał Wysocki i Błaniu. To jest dół. Środek. Konstantyn Więckowski. Konstantyn Więckowski, Łukowski, Szpakowski, Sandak, Zapytowski, Forenc, Mamla. Zator, dobrze. Pokaż fryzurę. Pokaż fryzurę. Wycieniowane. Zimno. Zimno? No. Bardzo zimno. Opa, pod górę. No to nie będę. Mamy to. Ten jak się uczesał? Oczywiście, że tak. Te włosy, bo to miałem taki garnek. Wyglądałem jak, nie powiem. Chiki! Jesteś już miesiąc w klubie, jak tu się czujesz, jak cię chłopacy przyjęli? Nie, myślę, że oni przyjęli mnie, wszystko w porządku. Dobry był ten obóz w Turcji, żeby z wszystkimi, jak to jest, zapoznać dokładnie. I nie, myślę, że wszystko w porządku. Teraz jest jeszcze 10 dni do pierwszego meczu, to musimy skupić się i wszystko załatwić, żeby być gotowi na pierwszy mecz. Witam Szyszkowski. Memy! Jak to mamy? Wszystko dobrze? Witam. Witam Błaniu, Chłopiec Mikołowa. Witam serdecznie. Witam Kostymin. Dobra panowie, dawaj, dwie linie, jedna staje tutaj, druga też. Jesteśmy gotowi? Tak. Ale widzisz, mocno stanie noga. Dobrze. A wiesz, tyle mnie, siłowni było w tej Turcji. Mi pomogło, jego uśmiech, nie? Że coś mi się to nie spodobało. Bramka na 16, bramka 16. Jedziemy, dawaj. Trening, wiadomo, pogoda podobna, tak jak wyjeżdżaliśmy praktycznie w ostatnich dniach w Turcji. Wiadomo, trening taki pierwszy po praktycznie 2,5 dnia przerwy mieliśmy. Obóz ogólnie był bardzo ciężki. To się odbiło gdzieś tam na naszej intensywności. Na pewno co innego jest granie na zmęczeniu, trenować dwa razy dziennie i to ciężko. A na pewno myślę, że zdecydowanie inaczej będzie sparing wyglądał tutaj w sobotę z Termaliką. Jeden trening dziennie na pewno już będzie troszeczkę luźniej, bo wiadomo, trzeba tą świeżość łapać, tą dynamikę. Ciężka robota przed nami, no ale my w to wszyscy wierzymy, bardzo mocno cały szatnia wierzy, cały sztab. Mam nadzieję, że ludzie na zewnątrz też wierzą, bo to jest dla nas bardzo ważne, no i pniemy do przodu cały czas.